Jeżeli teraz komuś się wydaje, że to zupełnie niemożliwe, że nie ma opcji, żeby PiS dogadał się z Platformą, to przypominam historię z wiosny 2020 roku. Wybory prezydenckie nie odbyły się we właściwym terminie, ponieważ mieliśmy wirusa i rzekomo nie dało się zorganizować wyborów. I co się wtedy wydarzyło? Platforma miała kandydatkę z jakimś śladowym poparciem rzędu 3 punktów procentowych w danym momencie. I widać było, że do drugiej tury wejdzie Andrzej Duda oraz Kosiniak albo Hołownia. Co czym groziło? Że prawdopodobnie Kosiniak lub Hołownia Gra z prezydentem Andrzejem Dudą. I wtedy PiS dogadał się z platformą. Zawarli następujący pakt. OK, to my się zgadzamy na to, żebyście wymieni wymienili kandydatkę, czyli Kidawę Błońską na Trzaskowskiego, a w zamian za to wy nie będziecie kwestionować legalności tych wyborów. I do tego doszło. Kidawa została wycofana, na jej miejsce wszedł Trzaskowski, niwelując jakiekolwiek szanse Hołowni czy Kosiniaka na wejście do drugiej tury. W drugiej turze mieliśmy tylko Trzaskowskiego i Dudę, no i wygrał prezydent Duda.